Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem na pizzerii Polo Pizza, oczywiście znacie. Mam gościa specjalnego, którego zaraz Wam przedstawię. Dzień dobry. Ale słuchajcie, to wcale nie jest ten specjalny gość, o którym mówiłem, bo tutaj mamy jeszcze jednego. Ten jest taki gość. Zwykły gość. Zwykły. Sam jesteś zwykły, kończę nagrywanie. No. I to jest właśnie ten gość specjalny, który z przygodami dotarł. Zaraz możemy pójść tam zobaczyć motocykl. Chyba była jakaś gleba. No było. Było, nie? I to lecimy. No to czy zobaczymy, nie? Nie dublujmy kontentu! Specjalny gość jest tutaj, a to będzie... No to jest szczyt. Opowiedz to chociaż inaczej, to Misia, proszę cię. Inną historię. Spokojnie, bo... Ale ja prelekcje robię, powtarzam od iluś tam lat te same historie. Ten człowiek ma nadciśnienie. No, i co się stało? Rozwaliłem sobie koło na jakiejś dziurze, bo był remont. No. A potem się wypierdoliłem, zbity pysk, bo oni robią takie tyczki bambusowe. Jako bez pachołki, bez żadnych oznakowań, bez niczego. Tylko, że taki pachołek z bambusa ma betonową donicę w ten. No dole, podstawę. Jak ktoś raz to pierdolnie, to potem te pachołki po całej drodze. Słuchaj, nie? Ale powiedz, co możemy nagrać? Co jest przekrzywione, co jest połamane? No, tu jest tylko przekrzywione, cieknie olej. Znaczy, wiesz, to, że się na zbity ryj wytłukłem, to już tego nie nagrasz, bo już jestem umyty. Jestem poprany, więc wiesz. Ale mam przykładowo. No dobra, kontynuujemy. Także widzicie, kto jest tym gościem specjalnym. Zresztą dwóch gości jest specjalnych. Marcin. Ale jestem tutaj specjalnie, ponieważ chłopaki wychodzą z kwarantanny. Tak. Ściągnąłem Adama, patrona od siebie, tutaj do Kambodży, ponieważ Adam jest pszczelarzem, a na plantacji potrzebujemy pszczelarza, więc załatwiłem Adamowi tutaj zajęcie. Także reality show, które prowadzę na Patronite, przechodzi do kolejnego etapu, bo ludzie, którzy śledzą, ze mną jeżdżą, tak, w telefonie i tak dalej, w pewnym momencie niektórzy mogą stać się częścią tej przygody. Oczywiście. Adam jest teraz na kwarantannie w hotelu, w tym wiesz, którym, ładnym. Soka. Ale ona będzie skrócona, już jest, wiem, że będzie skrócona. Więc lada 2-3 dni chłopaki wychodzą. Marcin Awokado również, ja również się tam podłączę pod akcję, będzie jeżdżenie, będą przygody. Będziemy robić pasiekę i będziemy w dżungli pędzić bimber. O, jadę. Marcin, jedziesz? Oczywiście, że ja będę jeździł z racji tego, że nie, mamy pewne rzeczy biznesowe z Marcinem w Kokongu do załatwienia i po wyjaśniania, więc na pewno do Kokongu pojedziemy razem, a później zobaczymy. Myślę, że odwiedzę go również, wracam na chwilę, zobaczymy, jeszcze będzie, ale muszę to jakoś zrobić tak, żebyśmy mieli inne kontenty, bo to nie, wiesz, nie może być identyczne. Nagrywaj do góry nogami. Najgorsze jest to, że ty puszczasz trochę wcześniej te filmy i ludzie najpierw widzą to u ciebie, co później jest u mnie, to bez sensu. Bo u mnie jest prawdziwe daily, codziennie ja muszę, wrzucam. U mnie też jest codziennie, tylko jak mam materiału więcej, to dzieli go on się czasami na dwa i wtedy idzie po prostu dzień później. Patrz jaki jest. Nie wiem, Przemyśl, Marcin. Przemyśl to takie miasto w Polsce. O słuchajcie, taka sytuacja, że jedziemy do Marcina na grilla, a więc chodźcie z nami do Marcina na grilla. Jesteśmy, panie. Na wczasach. Na wczasach. Trochę fajnie tu teraz, jak to powyciągałeś, ja jeszcze nie byłem. No tutaj na grilla sprawy, kiełbasy, kokon, sosy, jakieś tam inne sprawy jeszcze. O, elegancko. I tu grill. I tutaj mamy polski chleb robiony przez Polaka. No i ten, tutaj się robi kiełba i wołowina. Podlej. Dobra, my już dojechaliśmy do bazy. Impreza zakończona u Marcina. Odcinek się jeszcze nie kończy. Zapraszam na dzień jutrzejszy. Witam dnia kolejnego. Idę do Chińczyka, Krzysiek zostaje. I muszę mu kupić coś u Chińczyka, jak będę wracał. A ja sobie zjem na miejscu. Dla kontentu. Tym razem idę od tyłu do Chińczyka, żeby trochę zmienić trasę. Zawsze to coś innego po drodze. Tu w bocznych uliczkach już mniej restauracji, bardziej nawet, jeżeli już coś, to jakieś firmy, hurtownie, biura, ale też i taka kawiarnia się zdarzyła tutaj, a zaraz tutaj wietnamska restauracja, ale nie wiem, czy oni pracują. No ale tak jest, z drugiej strony, jak zobaczycie, to większość już jest mieszkalna, bo im dalej od centrum osiedla, w tych uliczkach tak promieniowo rozprowadzonych, to no to już mniej komercja, więcej takiego życia normalnego. Wiadomo, że narożnikowe knajpy i gdzieś tam bliżej lepszej lokacji. Jesteśmy od tyłu Chińczyka. O. Ja już tam od tyłu, od zaplecza zamówiłem, a teraz sobie usiądę.
Krzycha jeszcze muszę coś z menu wybrać, bo nie mają na tym menu obrazkowym. Ja biorę to danie, czyli to jest ryż smażony z jakimiś warzywami, ale też z golonkami, z takimi kawałkami nóżek kolagenu. Krzychu coś mi wspominał, że chce makaron. Dostałem taką zupkę na poczekaniu. Z jagodami godzi, pewnie jest zdrowe. Szef mnie jeszcze whisky częstuje, mówi naleję ci whisky. Hennessy. Słuchajcie, wjeżdża mi taki ryżyk. To jest bomba kolagenowa też. Ale i węglowodanowa zarazem. Ujał Tajduola. Wczoraj miał urodziny. 40. I to jest prawdziwa chińska kuchnia. To są prawdziwe przyprawy. Widzicie? Wracam na stanowisko. Słuchajcie, ja swoje zjadłem, a tu jest dla Krzycha, to zabiorę na wynos, płacę i uciekam. Dobra, Krzychu, pokaż, co dostałeś. Kruchy. A to jest makaron ten, ryżowy. Nie jest, no ryżowy po prostu. Słuchajcie, pierwszy raz od wypadku, no bo robiłem jakieś kółka tutaj, ale jadę normalnie po towar, biorę skuter, jadę po towar do Chińczyków. Tam dla Strayley przyszła, coś tam przyszło dla Strayley. Mamy u nas na osiedlu taką stację naprawczą, widzicie, jakieś tam oleje, płyny hamulcowe, dętki, kompresor, pewnie i też paliwo gdzieś bokiem, ale u nas to tak mniej na osiedlu takich spraw. I już pompujemy. Już mi się jeździ coraz lepiej, także widzę postęp, bo tak jak się używa tej ręki do czegoś, to wiem, że tydzień temu jeszcze nie mogłem tak sobie swobodnie jeździć, a już dzisiaj mogę. No i zaraz napompuję, jadę na magazyn. Tu jeszcze koszulki można kupić, 3 dolary, dobra cena, ale zaraz może coś kupię. Dobra, jestem u Chińczyków na magazynie. Kurde, jakaś tam większa ta paczka. No niestety, nie mała. Dobra, załadowałem się, pasem się przepasałem, myślę, że nie spadnie. Wracam. Dobra, już wróciłem, mamy wieczór, Krzychu robi pizzę, akurat gdzieś odszedł na moment, to ja mogę podejrzeć. Tak wygląda pizza, specjalne zamówienie klienta, czyli nie ma tego w menu, tak po prostu mamy takiego jednego gagatka, co przychodzi i taką sobie zawsze woła. Przyjechał Misza z June, ale jadą jeszcze do marketu. Chcieli dzwonić po Krzycha i Strayley. Jeżdżają? Nie, no ja mówię, że ja idę spać. Nie wiem, niech June sobie tu organizuje. Ja też już nie jestem tu 100% gospodarzem, to mówię, niech się pyta Krzycha. O to, nie? Bo to, wiesz... No tak. A ja zmęczony dzisiaj. Jeszcze trochę na szamocie i gotowe. No i tak to później wygląda efekt końcowy, także ładnie, naprawdę kolorowo i to też jest ważne dla klienta. Dobra, Krzychu przyjeżdża zaraz z tym, ze Strayley, tak? Misza tam z kimś gada. No wracając do tematu, jak mówiłem, June mówi, że Strayley chce przyjechać, ale ja mówię, ja tu nie jestem gospodarz. Gospodarz siedzi tu. A Misza tam z kolegą, który na kwarantannie jest, rozmawia. Jeden z jego patronów przyleciał. To poznacie pewnie w przyszłych odcinkach. Pomachaj, Adam, pomachaj. Zobaczysz się. No, dobra, to będziemy się widzieli niedługo. No i robili bimber i pszczelarstwo. Wraca na Kili. Przyjechała ekipa. Słuchajcie, Misza się chce wypowiedzieć. Wiecie o tym, że... W kwestii maseczek tak zwanych, no jest to temat najmniej dyskusyjny i problematyczny, ponieważ zastanawiam się, co ta szmata może dać, prawda? Cześć, Krzychu, cześć. Od dłuższego czasu i już są dane, które pokazują, że za wiele nie daje. Tu jakaś leży na podłodze, spadła June. Krzychu to taki brodacz maseczkowy, zawsze ma tą maseczkę. June to jest taki nosacz, zawsze ma nos odsłonięty. Są jeszcze tacy ludzie, wiesz, nauszniki. Albo na rękach. Ja mam z kolei, jestem maseczkowy lusterkowiec. Ja mam zawsze na lusterku od motura. I szczerze powiedziawszy, co ta szmata ma dać? No,
To tyle, zostawmy to do dyskusji. Także ekipa uratowała dzisiejsze daily, ponieważ mało się działo. Ja mało nagrywałem. Ile już jesteś na tej kwarantannie? Także dobrze, że przyjechali. Od czwartku. Szychu, widzę, to robisz jedną pizzę, drugą pizzę. Ja akurat dobrze, że już swoje ponagrywałem, bo klienci przyszli, nie będę już tam przy stole się kręcił z kamerą. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy. Nie przeszkadzamy.